Z miesiąca na miesiąc na ulicach Poznania przybywa samochodów. Powoduje to większe problemy ze znalezieniem parkingu, więc i mandatów za parkowanie w niedozwolonych miejscach też jest coraz więcej. Fakt ten nie przeszkodził jednak dyrekcji Centrum Kultury Zamek w ogłoszeniu konkursu na nowe zagospodarowanie terenu parkingu od strony Świętego Marcina. Zamek musi zarabiać na swoją działalność i stąd wynajem tego parkingu, wynajem tej przestrzeni ekoparki jest jednym z takich źródeł naszego utrzymania. Gdybyśmy to zmienili, to oczywiście będziemy musieli szukać tych pieniędzy gdzieś indziej. Jak twierdzi Joanna Przygońska, kierownik działu promocji, nic jeszcze nie jest pewne. Na razie został rzucony pomysł, a co z tego wyniknie, czas pokaże. W tym konkursie, który skierowaliśmy do Wydziałów Architektury, do studentów Wydziału Architektury Poznańskiej Politechniki i Uniwersytetu Artystycznego, nie chcemy określać, definiować funkcji, jakie to miejsce ma spełniać, bo być może można połączyć funkcję parkingu z jakąś inną, ale chcemy rozpocząć dyskusję na ten temat i zastanowić się, jak może to wyglądać, to miejsce, w którym się teraz znajdujemy i jaką tutaj możemy prowadzić działalność i żeby to miejsce być może bardziej związane było z funkcją, jaką pełni zamek, Centrum Kultury Zamek, a mieszczące się w tak niezwykle spektakularnym i pojedynczym, wyjątkowym obiekcie, jakim jest dawny Zamek Cesarski.